Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Bożena Ronowicz, radna miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Pani radna, zacznijmy może od tego, że wczoraj na sesji Rady Miasta wysłuchali Państwo takiego raportu o stanie miasta, raportu o tym, jak miasto funkcjonuje, jak w tym mieście się, w naszym pięknym mieście się mieszka, żyje. Co ten raport nam pokazuje? W jakim miejscu jest miasto Zielona Góra i jego mieszkańcy? Zacznę od tego, że raport powinien pokazywać stan na początku roku, czyli roku 2021, i pokazywać również, jakie w danej dziedzinie nastąpiły zmiany, żeby się odnieść, jakie decyzje były podejmowane, które z tych decyzji zostały zrealizowane, a które nie i dlaczego. Prezydent przedstawił na Radzie prezentację, która była, że tak powiem, pochwałą jego działań, i trudno się dziwić, no bo każdy chwali się tymi dokonaniami, które udało się zrealizować. Natomiast sam raport został nam radnym przedstawiony i ja przyznam się, że po kilku latach funkcjonowania tego sprawozdania takiego z działania w danym roku oczekiwałabym bardziej takiego poglądowego przedstawienia. Natomiast ten raport jest zlepkiem z różnych wydziałów, z różnych instytucji miasta, lakonicznych sprawozdań, które dla przeciętnego mieszkańca Zielonej Góry są nieczytelne i wymagają dużego zaangażowania w poszukiwaniu danych, którymi jest zainteresowany. Ale koniec rzędem temu, kto przeczyta ten raport z mieszkańców, bo ja nie wiem, czy ktokolwiek przeczyta i sięgnie do niego. To znaczy, jest on dostępny na stronie internetowej miasta, Urzędu Miasta, natomiast nie jest to forma, która jest czytelna dla nawet radnych, bo ja sama musiałam szperać po różnych działach i tak i doszukiwać się tych danych, którymi byłam zainteresowana. Brakuje mi w tym raporcie na przykład działań, które zostały podjęte na rzecz ochrony środowiska, na rzecz rozwijania zieleni miejskiej. Bardzo w zasadzie nikłe są informacje dotyczące poprawy stanu powietrza w Zielonej Górze. Owszem, dotuje miasto kopciuchy, wprowadza komunikację elektryczną miejską, ale brakuje mi pokazania stanu miasta na moment, kiedy te działania zostały wprowadzone i jaki jest skutek tych działań, czyli na koniec roku, na początku roku powinien być pokazany stan środowiska Zielonej Góry i również te dane, jak się zmieniły na koniec roku, no bo wprowadzamy elektryczne autobusy do miasta. Więc stan powietrza powinien być lepszy. Ten stan, tak. Zresztą miasto powinno zabiegać, bo to nie jest tylko sprawa Unii Europejskiej, sprawa samej Polski jako kraju, ale także każdego z nas, każdego miasta, każdej gminy, aby zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. I te zmiany, które nastąpiły w ciągu tego roku 2021, jak Zielona Góra się przyczyniła do tychże zmian środowiskowych, powinny również w tym raporcie być wykazane. Dobrze, pani radna, bo tu do tej pory chcę powiedzieć też, na przykład nie ma, ile miasto założyło ogniw fotowoltaicznych, ile pomp ciepła na naszych obiektach. No z tego wynika, że w ogóle takich działań nie było prowadzonych, a miasta polskie, miasta europejskie w takim kierunku zmierzają, i tym bardziej, że jest taka sytuacja energetyczna trudna.
no należy po prostu w tym kierunku zmierzać. Pewnie można również by było dużo ekologii. Moje o czym brzmi? Prezydent nie powiedział, nie mówił, moje też takie uwagi, że dokapitalizowano spółkę miejską KTBS już na ponad 36 milionów złotych w zakresie budowy szkoły na energetyków, a plan przewiduje jeszcze do przyszłego roku, że będzie to dokapitalizowanie do 43 milionów, plus budowa sali gimnastycznej, to też jest jako dokapitalizowanie tej spółki. No i... A jak się żyje Zielonogórzanom? Bo prezydent Kubicki mówi, że lepiej, a widać chociażby to po ilości zarejestrowanych aut, ile mamy w mieście, że społeczeństwo jest bogatsze. Ale to nie jest dobre, że zwiększa się ilość samochodów poruszających się. Ale to jest jakiś czynnik, wskazuje, że robimy się bogatsi? Bogatsi tak, chociaż ten rok 21 nie jest takim rokiem wymiernym, bo proszę pamiętać, że jest inflacja w dalszym ciągu krocząca do przodu. I ten rok może się okazać bardzo trudny dla mieszkańców Zielonej Góry i nie tylko Zielonej Góry, ale być może, że dzięki temu nauczymy się też oszczędzać. Nie będziemy marnować żywności, nie będziemy marnować niepotrzebnie energii elektrycznej, cieplnej, więc pewne plusy może z tego będą. Na pewno ja zawsze mówię, że miasto Zielona Góra jest miastem średniej wielkości, znakomitym do życia i do wychowywania przede wszystkim dzieci. Mamy wszędzie blisko, mamy bardzo dobre szkoły, zresztą wczoraj uczestniczyłam w obchodach 60-lecia szkoły podstawowej numer 7 przy ulicy Zielonogórskiej i jedna też z elitarnych szkół podstawowych tutaj miasta. I mamy bardzo dobrze szkoły ponadpodstawowe, w związku z tym jest to miejsce idealne do życia dla młodych ludzi, i w tym którzy wychowują miejscu... i pracują tu w mieście. Dobrze, i w tym dobrym, idealnym miejscu, jak pani powiedziała, budujemy trasę aglomeracyjną. 65 milionów złotych pozyskało miasto z Polskiego Ładu. Sukces miasta? Sukces miasta, ale ja w aspekcie tych działań środowiskowych chcę powiedzieć, że jeżeli to będzie się wiązało znowuż z zabetonowaniem jakiejś powierzchni, wycinką drzew, to nie powiem, że to jest dobre. Musimy stawiać w tej chwili przede wszystkim na ekologię i obniżenie emisji gazów cieplarnianych. To jest nadrzędny cel i wszystkie inwestycje miejskie powinny być temu podporządkowane. Dlatego nie mówiąc o tym, że również oszczędzamy nasze pieniądze w ten sposób. Natomiast każda wycinka, każde zabetonowanie powierzchni, tym bardziej, że jesteśmy w obszarze takim Europy, który jest najbardziej ubogi w wodę, to jest zagrożenie dla naszej przyszłości. I w zasadzie wszystkie inwestycje w budżecie miasta powinny być podporządkowane kwestiom ekologicznym, kwestiom zabezpieczenia naszej przyszłości energetycznej, ale z naturalnych źródeł pozyskiwania energii. Natomiast to mają pójść pieniądze z KPO między innymi, który ma być uruchomiony. Cały czas zapominamy naszą wiedzę ze szkoły podstawowej. Pomijamy naszą wiedzę, że najtańszym sposobem obniżki gazów cieplarnianych, szczególnie tego CO2, to jest proces fotosyntezy. A proces fotosyntezy odbywa się w komórkach roślinnych i w związku z tym te rośliny powinny być przede wszystkim stare drzewa, dbać które o to rzeczywiście. Raz zabezpieczają wodę, dwa zmieniają klimat, zacieniają. Przecież latem chowamy się właśnie w te miejsca, gdzie jest zielono, a dwa jeszcze produkują tlen, a zubożają środowisko właśnie w dwutlenek węgla. Dobrze, pani radna,
ekologii, tak jak mówię, można było godzinami pewnie z panią rozmawiać, ale tak, mam jeszcze ale inne pytanie. W to powinny iść przede wszystkim inwestycje. I jeżeli dofinansowujemy wymianę kopciuchów, to również powinniśmy, mimo że to robi też fundusz, dofinansować, dotować ogniwa fotowoltaiczne, pompy cieplne, zarówno dla instytucji miejskich, jak i osób prywatnych. To pani już i postulowała w niektórych, już wcześniej, i już, pamiętam. Tak, dużo i w niektórych jest miastach jest to dokonywane i co roku przybywa na instytucjach miejskich ogniw. I ja proponuję, żeby całe pieniądze, które są na inwestycje przeznaczone, to co promesę kredytową mamy, aby poszło w odnawialne źródła energii. Tylko na ekologię te pieniądze, z tego co słyszymy, tak, mają być przeznaczane, tak. Ale na koniec jeszcze jedno pytanie, bo mamy jeszcze minutkę. Wczoraj protestowała przed ratuszem Solidarność, OPZZ, chodzi o pieniądze, chodzi o podwyżki dla urzędników, pracowników wszystkich jednostek miejskich. Tam jest rozbieżność, prezydent chce dać 750 zł brutto, Solidarność, związki 1000 do podstawy, czyli za tym jeszcze pójdą kolejne pieniądze. Może to wynieść nawet 1500, jak mówi prezydent Kubicki. Gdzieś tu się spotkać należałoby chyba się pośrodku. I trzeba by było negocjować. No, ja nie byłam, ja byłam na zdalnej sesji, ale wiem, że związkowcy, pracownicy z jednostek miejskich protestowali wczoraj pod ratuszem i uważam, że jak najbardziej, szczególnie, że był tam przewodniczący regionu, pan Bogusław Dowidełko, do protestujących powinien wyjść pan prezydent, bo był na sesji w ratuszu i już wykazać gest porozumienia w stronę pracowników. Myślę, że każda rozmowa, każde negocjacje doprowadzą do porozumienia. Wiadomo, że jedna strona daje jak najwyższą kwotę do podwyżki, druga stara się to, pracodawca stara się to zawsze zaniżyć, ale gdzieś jest miejsce pośrodku spotkania i jest to możliwe. Ja chcę powiedzieć, że najbardziej boleję, że nad niskimi płacami, szczególnie w domach pomocy społecznej, żłobkach, no, uważam, że te osoby wykonujące bardzo ciężką pracę opiekuńczą, która wymaga szczególnej uwagi, szczególnych kompetencji, powinny być godziwie opłacone. Bo też te pieniądze mają być też dla pracowników. No, żadne z nas nie chce, aby niezadowolona opiekunka dziecięca wychowywała nasze dzieci, prawda? To jasne. I skoro zlecamy takie usługi opiekuńcze, oddajemy nasze dzieci do żłobka, to chcemy, żeby ta opieka była jak najlepiej wykonywana przez panie, które będą, czy panów, uśmiechniętych, pogodnych, życzliwych naszym dzieciom. A wtedy, jak będą godziwie opłaceni, to będzie ta praca wykonywana dobrze. To będą szczęśliwi. Ja myślę, że właśnie jeżeli zredukujemy wydatki bieżące na energię w Urzędzie Miasta i jednostkach miejskich, to znajdą się również środki na podwyżki. Też o tym, bo to jest ze środków bieżących, tak? Z pieniędzy bieżących, tak. Dochodów bieżących możemy sfinansować takie wynagrodzenia. Ja sądzę, że tutaj taki mocarz jak szef regionu, pan Motowidełko, na pewno nie takie przeszkody pokonywał. Pokonywał, tak. I wiem, że na pewno wynegocjuje dobre stawki dla pracowników Urzędu Miasta. Ja jeszcze chcę, dobrze, a propos raportu, chcę tutaj zachęcić mieszkańców. Debata nad raportem, nie tak jak żądała
to tutaj radni, moi koledzy, że chcieli już dyskutować na ostatniej sesji i zadawać pytania prezydentowi. Debata nad raportem odbywa się przy sesji, przy okazji sesji absolutoryjnej. I tu jest wyjątkowa sytuacja, że mieszkańcy mogą przyjść i również w tej debacie uczestniczyć. Będzie nie w sprawach sesja, tak? Różnych. Czerwcowa. Tak, na czerwcowej sesji. Do 30 czerwca musi się taka debata odbyć i zachęcam tutaj mieszkańców do składania wniosków, że chcą wystąpić, chcą wziąć udział w debacie, muszą złożyć taki wniosek u przewodniczącego, podpisany przez co najmniej 50 mieszkańców. To nie jest nic trudnego zebrać te 50 podpisów. Zobaczymy, czy od osób, które są zainteresowane danym problemem. Kończymy, mówię to w kontekście też wystąpienia mieszkanki okolic ulicy Harcerskiej, Ludowej, gdzie chce się zlikwidować lasek, tak zwany smoczy park, na budownictwo mieszkaniowe. Tych tematów dużo pewnie można było rozmawiać. I tutaj mogą też wystąpić mieszkańcy. Musimy już kończyć. Moim Państwa gościem była dziś pani Bożena Ronowicz, radna miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do udziału w debacie nad raportem miasta na czerwcowej sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Ciekawe, kiedy sesja będzie, chyba na koniec miesiąca. To zobaczymy. Na koniec miesiąca, jak, zawsze, jak zwykle. Tak. Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.